Kolejny odcinek serii Fallouta 4. Udało mi się to już tutaj zwiedzić całe. Jak to wszystko wygląda? No bardzo dobrze. Przy okazji sobie wziąłem pancerz wspomagany wprost od Bractwa Stali. T60 ulepszone jakieś tam już. I zabrałem sobie tam do swojej kolekcji pancerz wspomagany. Na pewno opłacało się to zrobić. Jestem za darmo, mamy tu jakiś potężniejszy pancerz. Tutaj mamy najbliżej oczywiście jakąś fabrykę. I ona jest tutaj tuż przy stoczni Irish Pride Industries. Co tutaj produkują? Turbina Poseidon Energy NR18F. Zaczynam od dachu sobie sprawdzać. Latają te bzyczki, kąsacze. Nie, radrakany. Nie, patrzcie, bzyczki też są. Tylko inne bzyczki! To są inne, ale patrzcie jak to nadaje. Ała! No nie wierzę, że taka zwykła muszka potrafi tyle zrobić. A tam zaraz granata rzucę. Się skończy zabawa. Pipfall. Nie wiem, czy takiego mam. Jeżeli mam, musiałbym sobie znaleźć, bo tam holotaśma wszystko jest. Jakieś holotaśma, to jest gierka. Mam tych granatów, trochę możemy sobie porzucać. Apa HD. No i sorry, znowu bym wyłączył nagrywanie. No nie wierzę, że to nie oberwało. Ale ledwo to... Nic. Ledwo to zwaliłem. Może być to ciekawie. To były trzy takie sztukasy. A widzicie, to nawet nie wchodzimy do środka jako tako, do jakiegoś tam budynku, tylko to jest częścią świata. Najmniej teraz. Czarny radrakan. I co ty? A, to jest jeszcze przekaźnik radarowy Poseidona. On zapewne przyda się do jakiejś misji. Magazyn świetlarski. Pierwszy raz go chyba znajduję w ogóle. I co, to już by było tu na tyle? No ale... Widzę, że nie jest oczyszczony, więc... Czyżby coś... tu było na rzeczy? Jeszcze? Ja się nie pozwala wpłynąć. Ale to ze względu na to, że tu po prostu nic nie ma. Ale szukam, mówię czego. No dobra, nie ma tutaj nic. Oczywiście te turbince. A poza tym chyba nic tu więcej nie będzie. Poza to, co znalazłem już. Nie wygląda na to. Dobra, wróć. Pan nawet udowodnił mi, że jednak coś tu jeszcze będzie. No i nie uciekaj, bo...
się przydały molotowy. Bardziej teraz. Coś też zrobimy. Aj, aj, aj. No to z tym sam sobie nie krzywdę zrobię. A to co było? To wyglądało na jakiś strzał już właściwie. Mówię tymi młotowami. Broń tam, żeby mogę zrobić krzywdę. Ło! Matę to widzę. No co jest? Ja nie wiem, co to jest, jakiś wybuch w ogóle, to co oni tutaj robią. Jakieś nowe wybuchy się nagle tutaj tworzą. Po prostu weźmy sobie rebę. Widzicie, bo to coś nie dużo zabiera. Łapcie jeszcze tutaj przyjaciela. A nie trafiłem. Gdzie tu przyjaciel? No ja. Przestań się ruszać. Okej, oberwały dwa. Może teraz oczyszczone? No. Teraz tak. Idziemy do tego autka w takim razie. Tu mnie jakaś fabryka aut. Może? Nie. Aha, to są reaktory. Tego to tak napromieniowało nagle na mnie. O, może być coś ciekawego przy tym aucie. Dobrze, piecku, myślisz? Bardzo dobrze myślisz. Zaraz gdzieś do tego przy smyczku. Tak, znaczy to jest jakiś most po prostu. Taki na stałe tutaj. Czym jest ten most? Chcę wiedzieć, tylko jest blokada nawet ustawiona lekka, żebym nie przejeżdżał. Most Tucker Memorial. Teraz tak, te. Nauka drugiego poziomu. Burmistrz. Nie, nie, nie. To mnie raczej nie interesuje. Radiacyjna, no to ja rzadko używam. Karabinier. To sobie damy. Myślę, że ta broń jednak przydatna bardziej. Monster Tracker Memorial. Czyli nic ciekawego generalnie na tym moście nie było. Chyba, że pod nim coś jest. Też nie sądzę. No, chociaż trzeba to sprawdzić, czy nie ma takich podziemnych korytarzy. No raczej nie. No to płyniemy stąd.
Żeby się nie napromieniować jeszcze bardziej, wyżyżną połowę promieniowania, zaraz trzeba będzie tyle zdarzyć. Jeden i będzie wszystko spokojnie. To jest jakaś kopalnia. Znowuż. Jakieś miasteczko. Tu coś jest jeszcze, tu coś jest. Za co tu się wziąć? Elektronika konsumencka Watsa. O, może tutaj znajdziemy Watsa 2000 czy 1000. Nie wiem, czy taką broń tutaj w ogóle też zaaplikowali. Chyba tak. No, na pewno specjalista od broni energetycznej. Okej. Reda, niepotrzebna mi. Chodzimy. Elektronika Watsa. Czyli to chyba nie jest ten... Znaczy może być ten sam, tylko że on się nie zajmował jedynie bronią, z której kojarzę jego nazwisko. Coś się tu zalęgło. Oprócz robotów. Aktywuj. Otóż. Też co by znalazł. Akurat cel mnie. To taki mutarny? Aż taki mutarny był ten przeciwnik? Nie tym strzelam. Coś tu strzela u góry. Coś tu u góry strzela do mnie. No. O-o. Tego pana to tam... Nie chcę. Ale gammo strzał to pan. Oni tu szybko zlecą. Gammo strzał. Zobaczymy. On tam jest. No. Co jest? Tu nie trzeba wejść. No wejść do środka. Miało wejść do środka, a nie weszło. Przedziwne. Układ wcelony. Rezystencja kierownika. Rama bezpieczeństwa.
No nie! No. Można, można. I takie drzwi otworzyć. Ja przyszedłem tutaj do tej mini atomówki. Albo ja również. Patrz jak on ucieka. Od mojego gomu strzału. Okej, czekajcie chwilę. Okej, jestem z powrotem. Drzwi łatwy. Czy to będą te nasze upragnione drzwi na górę? Chyba tak. Już nie. Drzwi na górę nie. A mój pesek się już tam dostał. Ale nie był taki kolega słaby. Z kolei. Więc się nie dziwię, że mój pesek nie dał rady. Terminal. Detektywuj. Gdzie jest safe? Tutaj. Kolejny, kurde, sejfik. Obróżniony przeze mnie. Tu jest jeszcze coś na dole i tu jest... Cóż? Idziemy na dół. Ale to zaraz. No dobra, możemy iść w takim razie już na ten dół. Stąd żeśmy przyszli. A myśmy stąd przyszli tak naprawdę. Sprytnie. Czyli to też był koniec tej lokacji. A widzicie, bo stąd się nie dostaniesz, dlatego to jest to. Roboty wszystkie dopiero poruszyło to. Jaki balek też otworzę. Opłaca się, opłaca. No dobra, chyba nie znaleziono tutaj niczego ciekawego. Szkoda. Szkoda, liczyłem na... model Watsa 2000 lub chociażby 1000, ponieważ one były naprawdę dobre, ale sobie z drugiej strony mamy takie bronie, które też tutaj powinny wystarczyć. A taką nadzieję. Teraz mamy blisko, bardzo blisko nawet do posterunku. Pójdźmy sobie na ten posterunek. Się udam w kierunku tego posterunku, Cambridge. Jeden posterunek mniej na mapie. No albo najpierw się udamy do tej ciekawej, że też lokacji. Tutaj zawsze ciekawe rzeczy są. Więc tutaj też warto zajrzeć. Dobrze, przepraszam. Bardzo... O! Znowu odczytywanie terenu. Rozumie się, nigdy jeszcze nie były tutaj właśnie... że tak powiem, widoczne dla nas, dlatego no... Nie dziwię się, że... temu tutaj...
towarzyszą. Werwo. O, częstotliwość wykryto. Żwirownia Massachusetts. Ja czekaj, ja to zaraz... Czarna matka lęku, krotoszczuru. A, krotoszczury też nie lubią tego. Ja ją zaraz wyprostuję. Kurde. Wiem, że zaraz wyprostuję, nie? Jakiejś żwirowni więcej przeciwników w postaci krotoszczurów niż... Spróbujemy go... Gij tam, wykrwaw się. Nie mogłeś tego normalnie zrobić, musiałem cię jeszcze dobijać. Rany. Trzeba to jest kurwa nieskończona ilość. No chyba klip teraz jest. Żwirowni. Żwirownia Massachusetts. No i nie ma nic w tej żwirowni. Nie wierzę. Ja to taki kawał zasuwałem. Po to, żeby się dowiedzieć, że tu nie ma nic. Bo myślałby kto. Żadnego zejścia, przejścia, żadnego terminalu, no nic, dosłownie. To mnie najbardziej teraz jednak interesuje. Posterunek. Budynek administracji uczelni? No zaraz, no to skoro to jestem. Przejrzyjmy. Już go odkryłem, no tu trzeba przeglądać. By się wydało, przydało go zobaczyć, co jest z nim w środku. Terminale rozwalone. Cambridge, właśnie, my jesteśmy już w Cambridge. Przybrannik. No nie ty. W przybornikach czy tego innych miejscówkach, no nie ma dosłownie nic. To by się wydawać mogło. Nie! No nie! Za dużo tych wyjść. I niczego poza tym. No nic. Tu po mnie.
Budynek administracji uniwersyteckiej jest po prostu przepuściutki. Co? Z drugiej strony wyjście? Jaki sens miał ten budynek, bo nie rozumiem. Naprawdę, nie rozumiem, jaki sens miał ten budynek. Tworzenie go może tak, może sam budynek ma sens, bo musiał jako taki być. Ale tworzenie go, to już jest czysta parodia. Ktoś się tam cały czas tłucze. College Square. Tak mało też tu jest. College Square jest tamtą stroną, ale tu mówię. To mnie interesuje. College Square możemy też nie go zwiedzić. Paladin Dance. Bandycka szumowina wszyscy chciała przyleść. No, bo to wszystko teraz ode mnie. Wróci. No. Jeszcze ktoś tu ma jakieś wątpliwości? Do tego, co tu rządzi. No, odsuń się ode mnie. Cieciu. No mogiła. Za wiele stworzeń. Rozmawiaj z Paladynem Dancem. Wow, duży ty masz pancerz. Być może się zaciągnę. Czy te pytania ma? Do all these questions really matter? After all, I help you fight those ferals. You make a fair point. If I appear suspicious, it's because our mission here has been difficult. Since the moment we arrived in the Commonwealth, we've been constantly under fire. If you want to continue pitching in, we could use an extra gun on our side. Dobra, bynajmniej nie. That all depends. How much are you paying? So you're a mercenary. Typical. Fine. You help us, and I'll see you're compensated for your services. I'm Paladin Dance, Brotherhood of Steel. Over there is Scribe Halen and Knight Reese. I've been trying to send a distress call to our vessel at Boston International Airport, but the signal's too weak to reach them. Sir, if I may. Proceed, Halen. I've modified the radio tower on the roof of the police station, but I'm afraid it just isn't enough. What we need is something that will boost the signal. Our target is ArcJet Systems. It contains the technology we need, the deep range transmitter. We infiltrate the facility, secure the transmitter, and bring it back here. No i proszę bardzo. You willing to lend the Brotherhood of Steel a hand? No time to waste. Let's get moving. Outstanding. Idziemy do ArcJet Systems, czyli do miejsca, w którym wcześniej byłem. Halen, take Reese inside and bind his wounds. Yes, sir. Reese, once you're on your feet, I want you to make certain the perimeter is secure. I'm on it. All right, civilian. Time to prove your worth. Head into the police station and resupply yourself. Then let me know when you're ready to begin. Let's move out, people. All right, no way guy. To pick this. Let's go. Yeah. Wsparcie ogniowe ukończono.
Brzuch mnie zaczął boleć znowu, sorry, i tak trochę będę stękał. Momentami może. Zobaczmy, co tutaj za zapasy. Do broni. Trudny save. Ej. Jaj, jaj. Otwarte. Sweet. Takie kurde. Asortymenty i zapasy. I don't know. Your prognosis looks pretty grim. Might be more humane to just take you out back and shoot you. You're all hard, Doc. Just quit squirming so I can get these bandages on. No nie tak mało tych kraftowalnych rzeczy tutaj. A mnie jeszcze nie było chyba. Czy byłem tu już? Nie, nie było mnie tutaj. Steampack. Szkło powiększające. Odlot. Mundur wojska. Wygrzewów. Tych wygrzewów to się mogę pozbywać. Równie dobrze. Terminal. Quiet. Wiped. Child. Saved. Case. No. Peace. Holotaśmy Winter. Ah. Tu gdzieś musi być jedna też. Tak podejrzewam. Ale tego jeszcze teraz niepewne nie znajdę. Molo taśma. Małe główienko, to musi gdzieś być. Może tutaj są te dołki ze spinkami. Ktoś tu chciał chyba nawiać. Holo taśma, holo taśma. Terminal Garbulusa. No. Załatwmy tu sprawę. No, jeszcze tu coś było. Okej. Okay. Załatwmy tu sprawę tego... O, jest ich holotaśma. To jest holotaśma skryby. Nie samego tutaj. Ale weźmy sobie ją w takim razie. Sprawdźmy. Holo taśma. Holo taśma. Skryby. Kurde, nie mam tego, gdzieś tu musiałbym poszukać potem. Dobra, znajdziemy to potem, tak samo jak i tą holotaśmę jeszcze jedną, bo mi się wydaje, że ona gdzieś tu musi być, chociaż tu może na górze. Właśnie, sprawdźmy tą górę. Nie, nie ma tu tylko wyjście. To tutaj sobie poszukam jeszcze tej holotaśmy kolejnej Diego
i zobaczymy się niedługo w kolejnym odcinku. A tymczasem, na razie.